Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku i zaczynamy oczywiście od złapania swablu, bo tego występuje wszędzie tak naprawdę jak nad morzem, na i karpie. I on tak naprawdę bawi się z nami tak samo jak Rayquaza, który oczywiście podczas złapania przesuwa się w górę albo w dół. Taka sama zasada. Dobrze, Rayquaza nie występuje tak samo jak właśnie nasz chociażby nawet Magnemite czy też Beedrill, bo Rayquaza łapać gdzie ona lata poza oczywiście ekran byłoby ciężko. O, nie zapał się. Zaraz się okaże, że nie złapie go wcale. Ale siedzi mimo wszystko. Jest kolejny wpisik. Oczywiście wszystkie najważniejsze i najciekawsze informacje powiemy sobie teraz. No, jeszcze jedna Krylo jest. No tego jeszcze możemy zgarnąć. Dzisiaj uda mi się może zebrać tak z 5-6 wpisów, mam nadzieję. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. W każdym razie w tej chwili będę zmierzał do rajdu na Rayquaza, bo jeszcze w tym odcinku chcę to zrobić. A póki co zapraszam Was na odcinek, w którym Was uinformuję o wszystkich nowościach związanych właśnie z ostatnią falą Pokémonów. Tak, zbieraliśmy już wszystkie informacje wobec kolejnej fali Pokémonów, wszystkich zmian, które właśnie weszły w życie. Zacznijmy od rzeczy prostych, wręcz banalnych, czyli wymienienia Pokémonów, które aktualnie są do zdobycia w Pokémon GO z nowej fali. I jest to Castform we wszystkich formach, Swablu, Sarskid, Masquerain, Bagon, Shelgon, Tailow, Swillow, Volbeat, Illumis, Beldum, Metang, Tropius, Wingull, Pelipper, Kaimeko. Te Pokémony oczywiście są do zapania na dziko. Gdzie wśród tych Pokémonów również otrzymaliśmy wersję Shiny, jest to Swablu plus Altaria przy jej ewolucji. Wtórzmy jednak, że trzecie formy Pokémonów nie są możliwe do zdobycia na dziko. Je trzeba po prostu tylko ewoluować na chwilę obecną. Czyli Salamence, Altaria czy też Metagross nie można zapalić na dziko. Respienie różnych form Castforma jest zależne od pogody. Mamy pogodę Snowy, no to będziemy mieć śnieżnego Castforma, będziemy mieć Sunny, czyste niebo, czyli Clear, albo też Windy pogoda, to będziemy mieć słonecznego Castforma oraz pogoda Rainy, no to deszczowy Castform. W każdej innej pogodzie występować będzie normalna jego wersja. Przy Castformie z Lura zawsze on będzie miał postać normalną, czyli taką jaką mamy, przypuśćmy, nawet przy pogodzie Cloudy czy Partially Cloudy. Natomiast kwestia z Incensa jest troszeczkę inna, bo tutaj Castform, który się zrespi z Incensa, jest odpowiedni wobec pogody. Kolejne zmiany dotyczą Pokémonów, które pojawiają się na rajdach. Od kiedy weszła trzecia generacja, mamy styczność z Pokémonami na rajdach, tylko tymi, które oczywiście posiadają właśnie swoją wersję Shiny. Mamy tutaj Absola, mamy Mewile'a, mamy Aggrona, no i na chwilę obecną z rajdu tieru pierwszego mamy Swablu oraz Snoranta. To oczywiście skok na kasę od strony Niantic. Albo z drugiej strony też możliwość dla graczy, którzy nie mają możliwości w dany dzień zebrać ekipy na Rayquaza, która właśnie teraz się pojawiła na tierze 5, albo na Kyogre, żeby mimo wszystko wykorzystać ten nasz darmowy Ride Pass. Ale mimo wszystko jest to skok na kasę, jeżeli się aktualnie nie posiada gniazda. Czyli już nie odbiegając od tematu, wszystkie Pokémony, które w tej chwili są dostępne na rajdach, jest to tier 1, Swablu, Snorunt, Whelmer, Magikarp, tier 2, Dewgong, Cloyster, Sableye, Mewile, tier 3, Jinx, Azumarill. Dziwne. Ale oczywiście tutaj Pokémony, które występują z pierwszej, drugiej generacji, które zostały wprowadzone do rajdów, posiadają oczywiście ataki lodowe, więc jest to takie nawiązanie do możliwości posiadania kontr wobec Rayquazy. Jednak Azumarill, tier 3, Jinx, Azumarill, Pyloswine, Machamp, tier 4, Feraligatr, Lapras, Tyranitar, Absol, Aggron, Snorlax. I tutaj właśnie kwestia Feraligatra jest troszeczkę dziwna. Może faktycznie jest to Pokémon w tej chwili dla nowych graczy ciężki do zdobycia, bo to Totodile w tej chwili tak naprawdę widzi się tylko i wyłącznie na gniazdach, mało kiedy normalnie na dziko. No, bardzo mało na dziko się widzi Totodile. Bardzo dużo spotykam, przypuśćmy, Mudkipów, ale Totodile? Więc prawdopodobnie tu jest właśnie ukłon wobec nowych graczy. I oczywiście tier 5, Rayquaza i Kyogre, o której mówiłem Wam przy tym odcinku. Każda oczywiście fala daje nam możliwość zwalniania Pokémonów właśnie w gniazdach, bo kiedyś to przy pierwszej generacji, czy też drugiej chyba, gniazda odgrywały swoją bardzo ważną rolę. Oczywiście do bodajże czerwca tamtego roku, dopóki właśnie nie wprowadzono właśnie tych rajdów. Gniazda Pokémonów to było coś.
W tej chwili to wszystko przepadło, ale tylko oczywiście osoby, które się tym interesowały przez dłuższy czas, jeżeli oczywiście znają też schemat zmiany i działanie gniazd Pokémon Go, to oczywiście wykorzystują to w pełnej mierze. I Pokémonami, które na nowo, znaczy z nowej fali, pojawiają się w gniazdach, mogą być oczywiście posiadać gniazda, jest to Taillow, Wingull, Sarskit i Swablu. I wobec Swablu jest ciekawa i też dziwna rzecz, bo mimo że jego forma Altaria, pierwsza forma ewolucji, jest smoczo latająca, to mimo wszystko nie ma on żadnego potencjału w jakichkolwiek rozgrywkach. Więc czemu do jego ewolucji potrzebne jest aż 400 cukierków? Tego nie mam pojęcia. Może być to nawiązanie poniekąd do Pokemona, jakim jest Magikarp i Gyarados, który oczywiście ewolucja jest przy takiej samej wartości cukierków. Jednak Gyarados ma swoje tak naprawdę miejsce w metagrze, a Altaria no wcale. Albo w małym stopniu. Więc naprawdę nie widzę tutaj potencjału, gdzie to naprawdę ten Pokémon Altaria nie miałby być na chwilę obecną właśnie Pokémonem tylko do Pokédexu. Ale jeśli znajdę jej potencjał, oczywiście przedstawię wam to na odcinku. Obiecałem sobie, że Pokémony, które można wykluć z jajka, będą w osobnym odcinku. I będzie to raczej powiązane właśnie z odcinkiem, gdzie będziemy faktycznie wykluwać jajka. I będzie taki odcinek, jednak na chwilę obecną można przybliżyć właśnie osobom, które są na bieżąco w temacie, jakie Pokémony w tej chwili można wykluć z dwójek, piątek i dziesiątek. Oczywiście korzystając ze ściągi, mamy 2-kilometrowe jajo i jest tutaj Swablu i Taillow. Przy piątce mamy tylko Wingula i oczywiście z dziesiątek Kaimeko, Beldum i Bagon. Te Pokémony są tak naprawdę przez nas najbardziej wyczekiwane do zdobycia. Oczywiście ich ostatnie formy. Jeśli chodzi o zmiany w jajkach, a nie samo dodanie nowych do nich samych, jest to znacząca zmiana. Chodzi tu dokładnie o dodanie do 2-kilometrowego jajka Pokémona, jakim jest Swinub. Ten Pokémon oczywiście jest takim krzykiem wobec Pokémon graczy, którzy nie mają możliwości stoczenia walki indywidualnie z naszym Piloswinem na rajdach, a wciąż są graczami, którzy nie posiadają ich najwyższej formy. Mimo że jest to no, bardzo popularny Pokémon. Ale oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że na całym świecie nie mamy pogody zimowej, tylko są różne. I każdy ma inne, tak naprawdę, oczekiwania od gry. Czyli w tej chwili oczywiście z jajka możemy wykluć 2-kilometrowego Swinuba. Kolejna zmiana była przez nas bardzo wyczekiwana i chodzi tutaj o Swilla. Swill do tej pory był możliwy do wyklucia z jajek 5-kilometrowych. I tak naprawdę patrząc poprzez pryzmat tego, ile się go respi dookoła, mogliby sobie go poderować. Tak to zrobili z PJ-em właśnie po chyba 2 miesiącach, właśnie gdzie on był możliwy do wyklucia przy początku gry. Z 2-kilometrowych jaj. Tak też mogliby sobie też Swilla poderować w tym przypadku. Ale oczywiście, jeżeli wykluwamy na potęgę dwójki, no to gdzieś tam Swill może się pojawić jako taki najgorszy drop z dwójek. Kiedy wchodziła trzecia generacja, pierwsza fala, byłem ciekawy właśnie, jaki Pokémon trzeciej generacji będzie Ditto. Nie doczekałem się przez pierwszą, drugą falę, aż do trzeciej. W trzeciej fali dopiero jest jeden Pokémon, który zamienia się w Ditto. Czy na chwilę obecną Pokémony, które mogą zamienić się w Ditto, to PJ, Rattata, Zubat, Magikarp, Hoothoot, Sentret, Yanma i w tej chwili doszedł Taillow. No troszkę jestem zawiedziony, bo zwróćcie uwagę, że w pierwszej generacji mamy 4 Pokémony, które zmieniają się Ditto, w drugiej generacji mamy 3, a w trzeciej generacji mamy 1. Analogicznie rzecz biorąc powinno być 2, ale mamy 1. Mnóstwo osób było zaskoczonych podczas łapania Kaimeko, bo ten Pokémon podczas łapania daje nam możliwość zdobycia 1000 Stardustu. Oczywiście to ma większe pokłady możliwości, jeżeli się wykorzysta do tego Starpiece, czy też nawet przybuście na Community Day, ale ograniczmy się do tego, dlaczego akurat ten Pokémon ma taki boost do Stardusta. Kaimeko jest takim Pokémonem, który imituje przedmiot z Japonii. Taki dzwonek, który nas informuje o tym, że jest mocny wiatr. A w Japonii oczywiście oni to odbierali to w ten sposób, że jeżeli jest mocny wiatr, to epidemia, oczywiście grypa i inne choroby mogą się zbliżać, więc informowało to właśnie wszystkich ludzi, żeby po prostu naprawdę chować się do domów, bo może faktycznie się nieść choroba. Jednak Pokémon Go nie mamy czegoś takiego jak choroby, więc Wind Chim, bo tak się nazywały właśnie te przymioty w Japonii, które nas informują o tym, mają różne swoje wersje. I oczywiście wersja, która przedstawia kota, trójkolorowego kota, jest to właśnie figurka, która przynosi szczęście. I zwróćcie uwagę, że nasz Kaimeko również jest trójkolorowym takim
no Pokemonem aka kot, aka coś tam, a i zwierzak, trójkolorowy, więc on nam przynosi szczęście. Więc tym samym właśnie dali do niego możliwość otrzymania zwiększonej ilości Stardusta. Oczywiście nowy event, nowe Pokemony, nowe boksy w sklepie. Pieniążki. Poprzedni event był dla nas zaskoczeniem, bo to naprawdę opłacalnymi boksami był najmniejszy i średni, największy wcale. I właśnie wobec tego, tutaj Niantic prawdopodobnie pomyślało, że zrobiło źle i najmniejszy jest najmniej opłacalny. Tak powinno być, to naprawdę tak funkcjonuje świat. Zawsze mniejszy jest, no, najmniej opłacalny. A im więcej się kupuje, czyli oczywiście hurtownie, tym macie lepsze promocje. Tak też tu się dzieje, gdzie najmniejszy boks jest najmniej opłacalny, średni jest opłacalny i największy jest najbardziej opłacalny, który nam dostarcza praktycznie to samo co średni boks, tyle że troszeczkę taniej. Niewiele, ale taniej. Oczywiście mamy tutaj inkubatory, lucky eggi, raid passy, star piece'y. Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że jak i średni, taki największy boks, to naprawdę w nim płacimy tylko za raid passy, a wszystkie pozostałe przedmioty są tak naprawdę za darmo. I trzeba to wziąć tu pod uwagę. Co to najbardziej opłacalne dwa boksy ze sklepu. Do 22 lutego te boksy będą mieć miejsce w grze. Więc jeżeli się nie śpieszycie, nie chcecie wydawać prawdziwych pieniędzy, to oczywiście zachęcam do działania na gymach, na zbieranie coinów i tam oczywiście do 22 te boksy będą możliwe do zakupienia. Sprawa regionalnych Pokémonów została wyjaśniona. I wśród nich mamy Volbita, Illumisa i Tropiusa. Gdzie uwaga, Volbit występuje w Europie, Azji i Oceanii, Illumis Ameryka, Afryka, Tropius i uwaga, Tropius Afryka Południowa, Hiszpania, Kreta, Cypr, Malta, Izrael, Lebanon. Te kraje oczywiście, w tych krajach można zdobyć Tropiusa. I jeden z nich na pewno wybiorę, żeby zdobyć właśnie naszego Tropiusa. Niedługo. Mam nadzieję, że tak nawet już w marcu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. I jak już jesteśmy przy regionalnych Pokemonach, oczywiście tutaj nie umieszkam wtrącić, że na chwilę obecną, tak samo jak i Plasyl, jak i Minum, są dostępne na terenie całego świata. Czy tak naprawdę, tak wtrąciłem, że nie 4 lutego, a 10. Prowadzona została migracja tych Pokemonów. Tak to było w przypadku Sylvipera i Zangusa, tyle że tam się zamienili miejscami, a tutaj obydwa weszły właśnie na jeden teren, na wspólny teren. Tak to było oczywiście w filmiku, który zaprezentowany był na, chyba na tym faktycznie tym wydarzeniu, który jest właśnie związany z piłką, ze sportem w Ameryce jako futbol amerykański, który oczywiście miał na celu zaprezentowanie Pokemonów, a tym samym też nas przygotować, że Plasyl i Minum będą właśnie niedaleko razem na całym świecie. Jeśli chodzi o wyjazd i samołapanie Tropiusa, zachęcam Was do udziału właśnie w moich live'ach, gdzie będziecie wiedzieć na ten temat więcej informacji. Rajd startuje za 3 minuty, a ja już mam regionalnego Pokemona. 1342, bardzo wysoki, nie powiem. Oczywiście pominąłem tylko kwestię Golden Raspberry, ale wiecie, powinien się złapać. Wow, uciekł. Niech będzie, Golden Berry jako pierwszy. Bez jajeczka, bo jakoś tak mówiłem, nie mam parcia na level w tej chwili. Sam kiedyś wpadnie na pewno. Jest Plasyl, kolejny wpisik. Świetnie. O, i mamy cast forma. Tak jak mówiłem w poprzedniej części odcinka, w tej chwili mamy pogodę oczywiście Partiali Caudi i on ma, przyjmuje formę normalną. Oczywiście jest to tak naprawdę chyba wpis do Pokédexu, bo jakoś tak w metagrze jego nie ma. Oprócz tego, że ma właśnie kilka form i no, jest zwykłym Pokemonem. Jako atrakcja dla wszystkich graczy. Kolejny wpis. Jeszcze tylko Rayquaza teraz została. No i chyba jeszcze Surskit, gdzieś to powinien być, zniknął, tak, zniknął Surskit. Albo gdzieś tutaj może będzie, nie, matki, pan nie chce. No to za minutę startuje raid na Rayquaza, mam nadzieję. O ile się nie wykluje tutaj Kyogre. Kolejny cast form. Jeszcze 6 sekund, zobaczymy, mam nadzieję, że to będzie Rayquaza. I... tylko nie Kyogre, nie Kyogre. Jest Rayquaza, spoko. Zgarniemy jeszcze tego kolegę. I tutaj widzę już, że gracze zbierają. Zaraz będzie ekipa na Rayquaza.
Dobra, ja ruszam. Dokładnie. Na twoje 5 punktów. No mój, bo się ogolił. Nie no, spokojnie. Czyli że coś nie będzie, no to możemy... Aha, drugi telefon. Jest, już wszyscy są na środku. Oczywiście ten gym wchodzi w komórkę S13, wobec której będziemy chcieli wywołać X-Ride u nas. Rekomendowane kamienne, czyli ma atak latający. Outrage oczywiście tutaj lodowy. Chyba... Czekaj, tutaj będzie lodowy. Dobra, tutaj wybór jest. Outrage... Niby recommended. Oj, telefon. 15 sekund. Możecie wejść, bo na drugim nie sięga. Tak, już można znowu chodzić, no wszyscy. Na tym drugim telefonie całkowicie mi odbiegł. Ile nagrywasz? 4. Weźmy tego. Ten zestaw, samych lodowych. 13 osób, spoko. Dawno nie widziałem takiej liczby. Widziałem tego dzisiaj z rana filmik, jak pokonali Mewtwo zestawem samych Blissey. Zostało 40 sekund im jeszcze. Ale te Blissey'ki same 3000 lub 2700. Jest to właśnie ciekaw, czy ta sytuacja z pokonami rekomendowanymi właśnie sprawdza wobec ataku. Jeśli faktycznie zbiera kamienny wobec ataku latającego, to wtedy można przewidzieć każdy atak przeciwnika na rajdzie. Dobra, jest. To jeszcze kamienny ma weather boosted, także w tej chwili mam boosta do kamiennych. Ancient power. I jednak ma. No, okłamałem was. Drying Tease oczywiście też jest super efektywny wobec smoka. W każdym razie ten atak właśnie jest najtrudniejszy, jeśli chodzi o pokłony lodowe. Każdy z nich jest glass cannonem, jak to wam mówiłem w ostatnim odcinku. Także zestaw niewybrany jest zbyt spoko, ale nie patrzyliśmy, jaki on ma atak wcześniej. No i padł, super. I ma 20-29, spoko, ale nie najwyższy. Nie, 29 to nie jest jeden z najwyższych. Ale swojego pierwszego trzeba złapać. No, tak bywało. W każdym razie bardzo ładny. O, za pierwszym razem. Excellent, ma duże kółeczko, zwróciłem uwagę. Jak prosto się go łapie. W sensie, że do niego rzuca. Nie łapie. Prawie, prawie excellent. Za małe kółko ustawiłem. Znaczy za duże. Co? Czekaj najpierw u siebie. So close. Jeszcze 4 bole. Żeby nie było, że pierwszego nie złapię. Great, bez excellenta. Ouch, 2 bole. Póki to same greaty. Proszę, 2. Ah, ostatni ball. I chyba nie złapię. Aj. O, jeszcze nie dorzuciłem. Spoko. No nie zawsze można mieć szczęście. Tak i teraz. Uda się następnym razem. No, cześć. Pokaż, ja ci spróbuję złapać, ale nie obiecuję, że ci złapię. A, masz 2 bole, to nie. No właśnie. To będzie na mnie.
Dbałeś w ogóle, Adrian? Nie. Dałem. Ale słaby mu. Tu! Anu za pierwszym razem! Jemu? Nie, na siostry. Siedź. Jest! Dzięki! Patrz! Dzięki! Zapałem za pierwszym razem, siostry za pierwszym razem, a sobie nie zapałem. Okropne, okropne! Dwa zapałem za pierwszym rzutem, na swoim nie. Ale rajd się uda, może eksa wykombinujemy tutaj. A póki co, z mojej strony było tyle, oczywiście, żegnam się z wami, trzymajcie się. Heja!